Witam serdecznie. Ja się nazywam Kulimax1, a to jest 6 odcinek z serii Let's Play Eruris MT2. Dzisiaj robimy PvP. PvP dzisiaj robimy na arenie. Robimy PvP na arenie. Wygrywam, ale fart. Półka mi zostało, lol. Ale fart. Pierwszą rundę wygrałem. Robimy PvP na arenie. Ten odcinek dzisiaj taki trochę inny. Postanowiłem nagrać PvP, żeby tak trochę inaczej było. Dwa zero jest. Mamy 2-0, dobrze. Jest 2-0. Ten odcinek tak trochę inny, bo robimy... PvP. Przepraszam was za te odgłosy w tle, ale moja babcia tam z kimś rozmawia. No niestety takie życie. Dobrze. Wygrałem 2-0. Teraz takie PvP poza areną robimy, także tam to PvP wygrałem. Poci żal. Lol. Poci lol. Pociciel, żal. 2-0 wtedy wygrałem z nim na arenie. To teraz poza areną musi pocić, lol. A dobra, spoko. Wal, teraz testa robimy, dobrze. Teraz robimy testa. 4 skille. 5 skilli, lol. Ale PvP go pokonałem. Jakby nie przeszedł. Na arenie było bodajże 2-0. Na arenie było 2-0. No. Serdecznie pozdrawiam tego ninja 109. No, także... Okej.
Okej, okay, pozdrawiam widzów, spoko. Dzięki. Spoko. Zapytałem się go, czy mogę testa zrobić. Mogę testa. Spoko. Dobra, teraz testa robimy. Spoko. No i tu wpadnie. Dobra, spoko. Pad. Dobra, spoko. Prezent z niego wydropił. O, lol. Lol. Patrzcie. Prezent dropnął. Lol. Nie wiedziałem o tym, że... Bo Petu nieraz prezenty zrobią. Fajnie nawet, no. No. No i co? Zrobiliśmy PvP. Zrobiliśmy PvP. A, i tak przy okazji. Nie wierzcie w to, co o mnie mówią. Co taki mój kolega mówi o mnie. Bo jest taki mój jeden kolega, z którym się pokłóciłem. I on teraz próbuje mnie oczernić na YouTube. To jest nieprawda. Ja nie używam żadnych haków. Nie wierzcie w te jego kłamstwa. Nie wierzcie w te jego kłamstwa, bo to jest naprawdę nieprawda i... Nie wierzcie w tego kłamstwa, ja jestem niewinny i haków nie używam po prostu, no. On tam napisał, że niby haków użyłam, że próbowałem. Nieprawda. Po prostu się z nim pokłóciłem i on teraz się próbuje na mnie odgryźć, no. Tak żebyście nie wierzyli w kłamstwa, bo po prostu to, co ludzie nieraz piszą na internecie, to jest jedno wielkie kłamstwo w 90%. Ja tam już napisałem informacje, żeby nie wierzyć w to po prostu, bo to jest na najzwyczajniejsze nieprawda i tyle, nie? No, także pomógł mi tu ten oto gościu. Ten Kyubi. Spoko. Cześć. Spoko. Spoko. Podziękujemy mu jeszcze, że nam pomógł. Podziękowałem temu ninży, który nam pomógł w tym PvP. No. Okej, okay, dobrze. Dobra, spoko. Może jeszcze raz zrobimy. Jeszcze raz ci dziękuję. Za pomoc. Bo właśnie miałem chęć takie coś nakręcić. No widzę, że na koniec przegraliśmy.